Szkole Ogólnokształcącej nr 24 imienia Marii Konopnickiej we Lwowie bal studniówkowy rozpoczął się tradycyjnym polonezem. W odróżnieniu od lat poprzednich, gdy królował powszechnie polonez skomponowany przez Wojciecha Kilara, w tym roku wykorzystano inną melodię. Młodzież przygotował i opracował figury tańca Andrzej Kijach, choreograf pracujący na co dzień ze szkolnym zespołem Tęcza. Następnie zebrani na sali gości, nauczyciele i rodzice przenieśli się w magiczny świat. Na kilka chwil szkoła nr 24 zamieniła się w szkołę magii i czarów, a przyszli maturzyści zostali w niej uczniami. Każdy przeszedł obowiązkowy rytuał posowania na ucznia. Odbyło się to za pomocą wielkiego czarodziejskiego kapelusza. Myślę, że znajdą sobie swoje miejsce, bo umieją pracować, umieją się bawić. 17 lat to jeszcze bardzo niewiele, jeszcze się może wiele w ich życiu zmienić, ale myślę, że otrzymają pewny bagaż, pewne wiadomości i będą ich nadal rozwijać. Czuję, że oddaję część swojego serca, że się rozstaję ze swoimi dziećmi, mimo to, że przed nami jeszcze jest parę miesięcy, przygotowujemy się do matury. No ale naprawdę to dzisiejsze święto, no może taka największa nasza jakaś zabawa za te wszystkie wspólne 7 lat życia. I od zaraz, już teraz mnie boli serce, bo krótko przyjdzie się żegnać tych ukochanych dzieci, pięknych i ładnych. Królowa ze swojej księgi wróżb odczytała każdemu jego przyszłość. A były to przepowiednie ułożone z humorem. Będziesz słynną aktorką, którą niestety nie będą angażować do ról głównych? Czy będziesz słynnym hakerem, któremu uda się złamać szyfr do własnej poczty? Uważam, że studiówka to jest czas, w którym przypominamy swoje wspomnienie. Te dobre i te niekoniecznie dobre. Ale uważam, że wszyscy podczas studniówki jednoczymy się. Klasa przypomina, jak dobrze było od pierwszej do dziesiątej klasy. Tylko szczęście i radość, ponieważ tak my się bardzo tego czekaliśmy wszyscy, ale teraz jest bardzo ciężki czas, kiedy już mamy składać za 100 dni maturę. I od tego będzie zależało nasze podalsze życie. Zabawa była wyśmienita. Goście, nauczyciele i rodzice bawili się wspaniale, co chwila nagradzając brawami występy maturzystów. Somebody once told me the-